Szanowni Państwo, chcemy tutaj dzisiaj Państwu przekazać bardzo ważną wiadomość. EPIT to jawny zamach na pieniądze z 1% podatników. Polacy chcą pomagać niepełnosprawnym, a rząd skutecznie uniemożliwia im to działanie. Ministerstwo Finansów oszukuje w informacjach medialnych, w reklamach telewizyjnych, w informacjach swoich na stronach internetowych, że Urząd Skarbowy wypełni za nas PIT, przygotuje deklarację, że tak naprawdę nie musimy wychodzić z domu, nie musimy zrobić nic, że wszystkie dane, które podaliśmy w latach wcześniejszych, będą tam obecne, że te dane, które wypełniamy, czyli dotyczące ulg na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej, czy właśnie tego 1% na organizację pożytku publicznego, tam będą, również cel szczegółowy będzie wypełniony. I że jeżeli nie chcemy dokonywać żadnych zmian, to te dane tam istnieją i nie musimy nic robić, aby wypełnić zeznanie podatkowe. Ja osobiście dostaję wiele sygnałów od rodziców dzieci niepełnosprawnych, od fundacji, które zgłaszają mi, że problem jednak istnieje, że okienko KRS oraz cel szczegółowy nie ładują się automatycznie danymi z lat poprzednich lub że w rubryce, gdzie należy wpisać KRS, nie pojawia się nic, albo pojawia się KRS, ale już bez celu szczegółowego lub bez zaznaczenia rubryki wyrażam zgodę. Już dziś wiemy, że EPIT to wielkie niepowodzenie z wieloma błędami, a zamiast ułatwiać obywatelom życie, to okazuje się, że uderza w najbardziej potrzebujących, osoby niepełnosprawne, które dzięki środkom z 1% mogą funkcjonować, mogą się rehabilitować, mogą poprawiać swoją jakość życia. Sprawa jest niezwykle pilna i bulwersująca, bo właśnie dzięki tym środkom te osoby, które żyją z niepełnosprawnością, mają szansę na lepsze funkcjonowanie. I zagraża to dotychczasowemu ich funkcjonowaniu. Istnieje duża obawa, że utrudnienia związane właśnie z wypełnianiem EPIT-u spowodują, że te środki z 1% do tych potrzebujących nie trafią. Dlatego jesteśmy tu dzisiaj i apelujemy do Państwa, do obywateli, aby sprawdzali swoje PIT-y, aby nie ufali Ministerstwu Finansów, nie ufali tym reklamom, które po prostu w jawny sposób chcą, aby jak największa pula pieniędzy została w budżecie państwa. Po co? Po to, że PiS woli wspierać telewizję publiczną, woli wspierać Rydzyka, a nie niepełnosprawnych, nie tych, którzy tak naprawdę tej pomocy potrzebują. EPIT to jedna wielka porażka Ministerstwa Finansów i rządu PiS-u. W tym drobnym niby problemie skupiają się wszystkie problemy, jakie PiS od 3,5 roku potrafi Polakom zgotować. Oprócz tego, że stworzył mechanizm, którym zabiera pieniądze niepełnosprawnym, a przekazuje do budżetu, jedną z najważniejszych porażek, jakie są w tym systemie, to dostępność do naszych danych. Wiele, wiele osób będzie mogło zobaczyć, ile zarabiamy, ile zarabiają nasi współmałżonkowie, czy dorabialiśmy, czy mamy mieszkanie i mamy dodatkowe dochody z najmu. Mogą zobaczyć, komu darowaliśmy pieniądze, albo kto nam darował pieniądze. Mogą zobaczyć wszystko, czy pracujemy w jednym miejscu, gdzie pracuje nasz współmałżonek, czy pracował za granicą. To jest jedno wielkie okno, aby zajrzeć do naszych kieszeni. Jest najwyższa pora, dopóki jest luty, a nie kwiecień, nie kończy się okres zabezpieczeniowy, żeby rząd PiS-u wycofał się z tej potężnej poprawki. To jest program, który absolutnie został źle przygotowany. To przygotowali partacze, a nie fachowcy. Ja jeszcze chciałabym tutaj podkreślić, że w 2018 roku 14 milionów podatników przekazało swój 1% podatku na organizację pożytku publicznego. Łącznie to kwota 760 milionów złotych. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj w nocy przekazaliśmy 1,3 miliarda złotych na propagandową telewizję PiS-u, że dziś w nocy PiS przegłosował, że 260 milionów złotych z budżetu NFZ-u, czyli na leczenie pacjentów, wszystkich nas w Polsce pacjentów, zostało przekazane na kolejną nową agencję, na kolejne nowe stanowiska dla kolegów i rodzin prezesa i działaczy PiS. To jest skandal i alarmujemy, aby po prostu tak się nie działo.